dobrze. Hanzo Hasashi, taka ksywka, zapytał o wszystkie te uderzenia z dziwnymi ustawieniami rąk, z takimi ustawieniami rąk i w ogóle z tymi różnymi dziwnymi karatowymi krzywymi paluchami, tak? Czy to się do czegoś nadaje, bo nikt z tym nie walczy i tak. Nadaje się, nikt z tym nie walczy, bo wynika to z wypaczenia i spłycenia sztuk walki, nie tylko karate, ale wszystkich tych tradycyjnych, tak, że tak powiem, tych wiekowych, tam tych starych. Bardzo duży tutaj wpływ na to, że się przerzucili wszyscy tylko na tsuki, tak? Ma fascynacja boksem. Kiedy boks trafił, tam były pokazy boksu tam w Azji, na Dalekim Wschodzie, w Japonii. I turnieje rozgrywane między bokserami a miejscowymi fighterami. Notabene, czyli na marginesie, tak, bokserzy zbierali łomot, mistrzowie świata. I tam właśnie ze względu na tą fascynację, że boks taki fajny i się przyjęły tylko te uderzenia, tamte gdzieś powoli zaczęły zanikać. Fascynacja boksem ze względu na otoczkę, bo sprzęt, bo rękawice, jakieś stroje, ring i w ogóle i fajnie, a nie tylko walczymy z kołymi pięściami w brudzie. Co ciekawe, boks coś przejął z tamtych lat, od tamtych ludzi, od tamtych mistrzów, którzy spuszczali mu łomot. A co takiego przejął? Bokserzy nawet o tym nie wiedzą. Dlaczego walczą z pozycji stóp skręconą w ten sposób? Tak? Że walczą i ta noga przednia jest tutaj skręcona do środka. Nie przypomina wam to czegoś? Niedawno rozmawialiśmy, tak? Tutaj, żeby było tak całkiem czarno na biały, tak? Walka w zwarciu. Dlaczego? Na przykład, żeby przywołać jednego z mistrzów, którego kariera wystrzeliła, Choki Motobu, podjął wyzwanie, zawalczył z jednym z mistrzów boksu, którzy tam akurat robili prezentację. Parę rund pounikał, wszedł do zwarcia i jednym strzałem chłopa skasował na amen. Tak przeżył, ale tak było tylko tak pyk i tak. I potem proszono go o uczenie ich swojego stylu walki, dawania im lekcji walki i z tych lekcji, co się rozprzestrzeniło, przyjęła się właśnie ta pozycja, która w zwarciu daje, tak jak już mówiliśmy, większą stabilność. Ale troszeczkę zboczyłem z tematu. Rozwiniemy to gdzieś później tam dalej. Może. Wszystkie te dziwne ustawienia, tak? Dobrze, zaczniemy od tych ustawień, które są najprostsze, będą najprostsze dla was i które zadziałają nawet w takiej walce. Zaciśnięta pięść, oczywiście, tsuki, backfisty wszyscy znają, hammerfista wszyscy znają. To jest typowo wschodnio-sztukowalkowe zastosowanie pięści. Żeby nie bardzo zmieniać to ustawienie ręki, a mieć kolejne uderzenie, przestawiamy kciuk tutaj. Ryutoken. Hop. Oyayubi i Bunken. Albo Oyayubi i Bunken, tak. Jeśli będziemy uderzać tym. Ryutoken mamy tutaj. Takie ustawienie pięści zapewnia największy zasięg trafienia. Zobacz, mam tu odkręcone, nie trafia. Odkręcam tak. Trafia. Bardzo mocne. Łamałem tak deski, trzeba mieć dobrze zaciśniętą pięść, ale działa i naprawdę, hop,
tam można trafić. Co ciekawe, ci, którzy walczą w rękawicach, im się wydaje, że uderzają tutaj, ale pięścią, ale na tych większych dystansach gdzieś tam bardzo często uderzają właśnie w ten sposób. Jeśli uderzają nieczysto, to tu bardzo często na tułów uderzają właśnie w ten sposób. Jest bach, tylko w rękawicach tego nie czuć. Jest to świetne uderzenie. Oyajubi i Ponken. To wymaga, ale niesamowicie mocnego zaciśnięcia tutaj pięści, dociśnięcia tego kciuka do reszty palców. Pompki na palcach też się przydają, na kciukach, tak? Ale jest to bardzo szybko do zrobienia, do wzmocnienia. To trafienie. Fajne w MMA. Polecam, ale niestety nie nadaje się na sparingi. Dlaczego? Rękawice to MMA. Albo mają odsłonięty kciuk, albo nie osłonięty gąbką, a jeśli jest gąbka, to jest bardzo cienka i czasami nawet nie sięga tego stawu. Jeśli trafimy tak w szczękę tym kciukiem, bach, no to tak po prostu wyplujemy mu wszystkie zęby. Więc już wiemy, czemu się to nie nadaje na sparing, tak, bo chcemy mieć z kim ćwiczyć. W trakcie walki oczywiście mamy pięść zaciśniętą, wszystko jest zgodnie z przepisami. Uderzamy w ten sposób. Po tym trafieniu naprawdę kończymy walkę. Raczej przeciwnik będzie kończył już walkę. Bardzo dobre. Naprawdę idzie to wytrenować dość szybko, żeby nic sobie przy tym ustawieniu nie zrobić. To na tyle. Przy następnym spotkaniu omówimy kolejne dziwne ustawienia łapek. Tak? Zaczniemy w siłę i bawimy się dobrze.